To teraz dobra informacja. Dziś Światowy Dzień Książki. Okazja, by przypomnieć, jaką frajdą jest czytanie i okazja, by polecić to, co przeczytać szczególnie warto. I choć nie ocenia się książki po okładce, to są takie wydania, które już same w sobie są prawdziwym arcydziełem. Wydawnicze perły, które można podziwiać w stolicy, pokaże Państwu Beata Bajkiewicz. To prawdziwe dzieła sztuki. Te książki zbliżają się czasem do rzeźby, czasem jest to zbiór grafik połączony z poezją. Potrzeba dużo wyobraźni, by w ramie obrazu dostrzec coś zaskakującego. Jednym z naszych takich pomysłów to było, żeby książka objęła w posiadanie inne przestrzenie, które dotychczas były na przykład przypisane malarstwu. No i wydaliśmy taką książkę, która wisi w obrazie, ale tylko właściciel wie, jaką z tego obrazu wyjąć. Te niezwykłe wydawnicze perełki można obejrzeć w Warszawie w Galerii Książki Kolekcjonerskiej. Są wydawane przez niewielką manufakturę, niemalże jak za czasów Gutenberga. Są nagradzane na całym świecie, wręczane jako upominki głową państw, szejkom, papieżom, królom. Postanowiliśmy wydać też następną książkę, Poradnik Piękności Owidiusza. To po polsku to jest o kosmetyce twarzy pań, ale skryba średniowieczny przypisał tylko 100 wierszy. Myślimy sobie, jak wydać książkę, która będzie miała 2-3 kartki. Pomyśleliśmy sobie, że może wydamy tak, jakby ją Owidiusz wydał. Stąd zwój wydany na papirusie egipskim po polsku i łacinie. Edycję tej książki poprzedziły wizyty w muzeach w Azji i Afryce, żeby odnaleźć ślady papirusu. Każdy egzemplarz wymaga wiedzy, czasami spotkań, by odnaleźć najbardziej osobiste ślady. Jeśli chodzi o poświatowską, to odpytywaliśmy rodzinę. Jaki zapach, jakie kwiaty, jakie kolory, ponieważ te książki miały być emocjonalne. Karty poezji Haliny Poświatowskiej uwodzą ulubionym zapachem pisarki – konwaliami.